Władza sowiecka opierała się na pełnej kontroli informacji, a zmierzała nawet do kontroli umysłu. Nie mówiąc oczywiście o kontroli gospodarki, podróżowania i wszystkich innych dóbr. Podstawą komunizmu był strach. Ja nie mogę nikomu powiedzieć, co myślę. Bo każdy mój przyjaciel, brat, sąsiad może okazać się prowokatorem KGB. A ponieważ wszyscy się tego boimy, więc milczymy. Nie mogę przecież nie podnieść ręki, skoro inni podnoszą. Więc komunizm opierał się na strachu. Ekspansja albo śmierć. To była podstawowa zasada polityki zagranicznej Sowietów i całego systemu. U źródeł zimnej wojny leżał właśnie ten genetyczny przymus systemu sowieckiego. Albo będzie się rozszerzał, albo zostanie zdemaskowany jako nieprawowity. My jedziemy w dalekie kraje. Хорошие соседи, теплые друзья. Нам весело живется. Мы песенку поем, и в песенке поется о том, как мы живем. Красота! Красота! Мы идем с собой в дома. Красота! Красота! Мы идем с собой в дома. Ну, понимаете, в чем дело? В принципе... Разумеете? Rzecz w tym, że w zasadzie światem rządził oczywiście obóz imperialistów. Ale Związek Sowiecki też nie zostawał w tyle. Stąd na ten cel szły bardzo duże środki dla wzmocnienia obronności państwa. I właśnie z uwagi na to stawiało się kwestię ewentualnego okazania pomocy tak zwanym sojusznikom. Moskwa oszukiwała we wszystkich zawartych porozumieniach, albo wprost je łamiąc, albo obchodząc postanowienia traktatów o kontroli zbrojeń. Cały ciąg negocjacji rozbrojeniowych, odkąd rozpoczęły się one w latach 60., prowadził konsekwentnie do utraty przez Amerykanów strategicznej przewagi na rzecz Moskwy, która górowała w uzbrojeniu ofensywnym. Oficjalnie głoszono hasło internacjonalizmu proletariackiego, z czym korespondowała doktryna narodu radzieckiego. Lata 70. To można było zauważyć w słownictwie tym oficjalnym. Narody radzieckie, wcześniej w liczbie mnogiej, zostały zamienione przez naród radziecki w liczbie pojedynczej. Jest Moskwa, jest Kreml, centrum imperium i są satelici.
I oni tworzą wspólny system, wspólną gospodarkę, wspólne służby i próbują ten swój model przeszczepić we wszystkie rejony świata. Ale było jeszcze ważne kryterium zaliczania kogoś lub czegoś do narodu radzieckiego. Tym kryterium był ustrój socjalistyczny. A ponieważ ustrój socjalistyczny nie zamykał się tylko w granicach Związku Radzieckiego, zatem także i naród radziecki nie powinien zamykać się w granicach Związku Radzieckiego. Dlaczego my pomagali? Po to przecież pomagaliśmy w Nigerii, pomagaliśmy w Azji, w Afryce. I tworzyliśmy tam państwa, które zgodnie z ideą w przyszłości powinny stać się socjalistycznymi. W połowie lat 70. im szło świetnie. Wyglądało na to, że Afryka niedługo będzie cała łyknięta przez komunizm, że Ameryka Łacińska się chwieje. Mieli kłopot w Chile, mieli kłopot naturalnie w Argentynie, ale wszystko było płynne. I wyglądało, że jednak im wyjdzie. Od rozpoczęcia komunistycznego ludobójstwa i terroru w Rosji minęło już ponad pół wieku. Związek Sowiecki, władający połową Europy i Azji, systematycznie eksportuje dywersję ideologiczną na cały świat. Pod pretekstem tzw. dekolonizacji i demokratyzacji w kolejnych krajach do władzy dochodzą marksistowskie reżimy, którym patronuje Moskwa. W połowie lat 70. sowiecka ekspansja jest bliska apogeum. Następuje moment symboliczny. Amerykanie wycofują się z Wietnamu, zostawiając dotychczasowych sojuszników na pastwę komunistów. A niestety Zachód wychodził naprzeciw tym tendencjom, formułując coś, co zostało określone swego czasu jako doktryna Sonnenfelda. Helmut Sonnenfeld, bliski współpracownik Henry Kissingera, na odprawie ambasadorów amerykańskich Sonnenfeld oświadczył, że z punktu widzenia globalnej równowagi sił nawet inkorporacja tak zwanych państw socjalistycznych do Związku Radzieckiego nie zmienia w niczym układu. Ludzie decydujący o polityce zagranicznej w Waszyngtonie doszli do określonych wniosków, że komunizm sowiecki pozostanie stałym elementem międzynarodowego pejzażu politycznego, że nigdy się nie zmieni, że nigdy nie zniknie i że w związku z tym musimy się z nim jakoś ułożyć. Oni wierzyli, że ze Związkiem Sowieckim można się dogadać. A czy można dogadać się z chorobą? To jest choroba. Czy z dżumą można się dogadać? Z cholerą? Nie można. To po co siadacie do stołu, podpisujecie porozumienia? A spróbujcie podpisać umowę ze swoim rakiem, żeby stał się łagodnym, a nie złośliwym. Czy to pomoże? Przez ostatnie dwie dekady zimnej wojny istniał bardzo silny nacisk antykomunizmu. Dominował pogląd, że marsz komunizmu tak naprawdę wynika z naturalnego biegu historii. Jest nieuchronnym i nieodwracalnym procesem. I na to oczywiście od razu zwrócili uwagę bankierzy i przedsiębiorcy, że da się inwestować i czerpać zyski. I w latach 70. postanowili robić interesy ze Związkiem Sowieckim. Nieważne, skąd pochodzą pieniądze. Ważne, żeby zarobić ile tylko się da. A czy zobowiązania pokryje nasz własny rząd, czy uda się je wyegzekwować od ludzi w innym kraju, to wszystko jedno. Tak, proszę pamiętać, większość ludzi na poważnych stanowiskach, którzy w taki sposób podchodzili do całego świata, oni są w swoim rozumieniu realistami. To miał na myśli Lenin, kiedy mówił, sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy. Notabene to była cała grupa, tam był Armand Hammer i tacy inni, którzy otwarcie propagowali appeasement, czyli łagodzenie Sowietów przez to, żeby Stany Zjednoczone robiły tak, jak Sowieci lubią.
Armand Hammer, który robił interesy z bolszewikami jeszcze dzięki osobistej protekcji Lenina, stał się posiadaczem między innymi sporej kolekcji dzieł sztuki pochodzących z rewolucyjnych rabunków. Hammer jest jednym z tych ludzi interesu, którzy wspomagając Sowiety gospodarczo, jednocześnie przyczyniają się do dezinformowania świata w sprawie ich zamiarów. Na Zachodzie wciąż nie brak ludzi z oddaniem pracujących na pozytywny wizerunek Moskwy. Mieli ogromną sieć agentów wpływu. Rozumiecie? Włączacie telewizję angielską i zdaje się wam, że to angielski punkt widzenia. Ale nie. Człowiek w telewizji może być agentem wpływu i prezentować taki punkt widzenia, który odpowiada Moskwie. I tak się wpływa na opinię publiczną. Tego rodzaju infiltracji ulegały również amerykańskie uniwersytety, przez które sowieccy imigranci trafiali do elitarnych mediów. Takich jak New York Times czy Washington Post. I trafiali do opiniotwórczych gremiów Waszyngtonu, tak zwanych think tanków, które pomagały wypracowywać założenia polityki rządu. Seweryn Bialer, wysoki oficer UB w PRL-u, był szefem ideologicznego wyszkolenia Milicji Obywatelskiej UB jako pułkownik, członek Komitetu Centralnego. Notabene przeżył Auschwitz, ostry komunista, zostawił rodzinę, uciekł w styczniu 56 i potem odziedziczył po profesorze Brzezińskim profesurę w Kolumbii. Wielokrotnie jego rady pokrywały się z linią polityczną promowaną przez Sowietów. Widziałem liczne przykłady ludzi, którzy nigdy nie wykradli żadnych sekretów. Nie mogli zostać aresztowani jako szpiedzy, ale byli bardzo efektywnymi agentami wpływu. I w kręgach amerykańskich konserwatywnych profesor Bialer był często odbierany jako agent wpływu. Na przykład robił wszystko, żeby Stany Zjednoczone nie nałożyły sankcji na Związek Sowiecki związanych z niewypuszczaniem żydowskich refuseników, czyli dysydentów sowieckich, do Izraela. Żaden zwykły obywatel sowiecki nie dostaje ani paszportu, ani tym bardziej zgody na emigrację. Dopiero jednak sprawa tak zwanych refuseników, to jest Żydów w coraz większej liczbie mających dość komunizmu, nabiera szerszego rozgłosu. W związku z czym rządy zachodnie czują się w obowiązku upominać o los dysydentów za żelazną kurtyną. Podpisując porozumienie w Helsinkach, Zachód uznaje de facto podział stref wpływów w Europie. Ale za to Sowieci godzą się na marginalny z ich punktu widzenia zapis o przestrzeganiu praw człowieka. Po Helsinkach Moskwa konsekwentnie upiera się, że w Związku Sowieckim nie ma żadnych więźniów politycznych. Tymczasem przeciwnicy reżimu, wśród nich na przykład Włodzimierz Bukowski, zamykani są w szpitalach psychiatrycznych, tak zwanych psychuszkach, z diagnozą schizofrenii bezobjawowej. Nadal działa system obozów koncentracyjnych GUAG. Kiedy zaczynaliśmy, to w zasadzie żadnej pomocy nie mieliśmy. Patrzono na nas jak na jakąś mało znaczącą grupkę ludzi. Co oni mogą? Nie zmienią przecież reżimu. Dlatego na początku tej pomocy nie było. Im dłużej to trwało, tym więcej było zewnętrznej pomocy. I 77 rok był przełomowy. W tym roku prezydent USA Carter ogłosił, że prawa człowieka to kamień węgielny jego polityki. I od tego momentu to, co robiliśmy, stało się polityką międzynarodową. Przyszedł Carter, nowy prezydent. I od razu GRU pisze raport, że to bardzo dobry człowiek i należy go mocno wspierać. Dlaczego? Dlatego, że zatrzymał wszystkie programy zbrojeniowe. Ale GRU i KGB patrzyły na świat przez różne okulary. KGB natychmiast raportuje, że Carter to główny wróg i należy go zniszczyć. Dlaczego? Dlatego, że on podjął walkę o prawa człowieka i wspiera dysydentów. Ruch dysydencki powstał jako koncepcja zmian liberalnych w systemie komunistycznym. Pokazywał, że ta bezpieka działa, ludzie są wsadzani za poglądy, prześladowani za to, że wierzą w Boga, nie mogą wydawać swobodnie książek i tak dalej. Ale z drugiej strony, proszę pamiętać, że to była krytyka pewnych elementów czy skutków komunizmu.
ruch dysydencki nie podważał samego systemu. Sztandarowa postać ruchu dysydenckiego, profesor Andrzej Sacharow, jeszcze za Stalina tworzył sowiecką bombę wodorową. Teraz upomina się o przestrzeganie praw człowieka, za co otrzyma pokojową Nagrodę Nobla. Władze kremlowskie, wyrażając oficjalne niezadowolenie, nie pozwolą mu jej odebrać osobiście, ale Sacharow przez dłuższy czas zdoła zachować przywileje członka Sowieckiej Akademii Nauk, m.in. prawo zamieszkiwania w Moskwie i służbowy samochód z szoferem. KGB najwyraźniej ma polecenie stosowania w tym przypadku taryfy ulgowej. Przecież Sacharow nie wysuwał idei odejścia od komunizmu. Sacharow jest twórcą koncepcji konwergencji, zresztą w latach 70. wyznawanej również przez Brzezińskiego. W myśl tej koncepcji Związek Sowiecki w wyniku postępu technologicznego miał się upodabniać do Stanów Zjednoczonych, a Stany Zjednoczone i Zachód w ramach socjalizacji, tak to nazwijmy, miały się upodabniać do systemu komunistycznego. Ludzie pisali na Zachodzie w ramach chcieństwa intelektualnego o konwergencji, że wszystkie systemy się zleją, że one się scalą razem, że wszystkie systemy w końcu się staną kompatybilne. Czyli w przyszłości powstaje państwo dobrobytu, pakty wojskowe są likwidowane, socjalne osiągnięcia uzyskane przez świat pracy. No jednym słowem, wszyscy się kochają. I następuje szczęśliwość powszechna. To była taka sztuczka intelektualna, żeby dać sobie radę z modelem totalitarnym, żeby go zanegować. A jeżeli mają się komunizm i demokracja spotkać w pół drogi, no to likwidacja komunizmu nie ma sensu. Trzeba jedynie go zreformować. W drugiej połowie lat 70. na dobrą sprawę nikt nie mówi już wprost o potrzebie obalenia komunizmu. Światopogląd lewicowy dominuje zarówno w elitach politycznych Zachodu, jak i w kręgach dysydenckich na Wschodzie. Ani z zewnątrz, ani wewnętrznie Związek Sowiecki nie ma zatem dostatecznie zdeterminowanych przeciwników. Jest jak groźny drapieżnik bez naturalnych wrogów. Za ten mir płacili my w bojach ceną niemałą, wielką ceną. Cztery straszne года na plecach pronios nie ktoś, a my z tobą nie da. A oto moje własne doświadczenie. Tej daty nigdy nie zapomnę. Było to 13 lipca 1977 roku. Pracowałem w Genewie jako oficer sowieckiego wywiadu. To była moja osobista transformacja. Wzywa mnie rezydent, to jest generał, który tam dowodził i mówi: jedź do Bazylei, masz tam zadanie, weź paszport dyplomatyczny. Pojechaliśmy. Wjeżdżamy na płytę lotniska, szeroki pas startowy. A tam kordon policji z psami i transporterami opancerzonymi. Nadzwyczajne środki bezpieczeństwa. Wchodzę, pokazuję mój paszport sowieckiego dyplomaty. I ląduje nasz samolot IU-76. Wychodzą piloci. Cześć, chłopaki. I z tyłu otwierają się takie drzwi. Ładunek ciężki, bardzo ciężki. Na podłodze leżały skrzynki. Złoto rosyjskie. To było rosyjskie złoto, aby karmić rosyjski naród amerykańskim zbożem. Ja tu niczego nie сказал. Niczego wtedy nie powiedziałem, ale pomyślałem sobie, co wy robicie? Przecież to zdrada. Zdrada ojczyzny. Wy się wyzbywacie rosyjskiego złota. Owszem, najpierw jest szwajcarski bank, rachunki, przeliczenia.
Ale w zasadzie my rosyjskiemu chłopu płacimy ruble, za którego nic nie można kupić, a amerykańskiemu farmerowi płacimy złoto. Czyli to rosyjskie złoto na zawsze tracimy. A u nich nowe zboże za rok znów wyrośnie. Czyli ten Związek Sowiecki, ten kolos, jest rzeczywiście kolosem na glinionych nogach po prostu. I bez pomocy Zachodu już nie był w stanie przetrwać. Proszę sobie wyobrazić, ogromny kraj, supermocarstwo, drugie po Stanach Zjednoczonych, największa armia czołgu na świecie w liczbach, miała dwa razy więcej niż całe NATO w ilościach, a nie jest w stanie wyprodukować kaloszy dla kołchozników i musi je importować. I to świadczy o stanie tego państwa, tego supermocarstwa. W połowie lat 70. Sowieci osiągają trzykrotną przewagę nad Stanami Zjednoczonymi w broni niekonwencjonalnej. W broni konwencjonalnej ta przewaga jest jeszcze większa. Sowieci gotowi są rozpocząć trzecią wojnę światową w Europie pomimo groźby odwetu atomowego. Nie będzie żadnych sygnałów ostrzegawczych, żadnej mobilizacji, bowiem stacjonująca w Polsce, Czechosłowacji i w Niemczech Wschodnich tak zwana Północna Grupa Wojsk Armii Czerwonej jest w stanie mobilizacji permanentnej. Amerykanom uświadamia ten fakt ich najważniejszy agent, posługujący się pseudonimem Jack Strong, polski patriota, mający dostęp do najtajniejszych sekretów sowieckiego sztabu. Polski pułkownik, który był w samym środku tego wszystkiego i to wszystko rozumiał, to Kukliński. Pracował z CIA i dał Zachodowi znać, że są gotowi poświęcić Polskę jako pierwszą, jeśli nastąpi pojedynek atomowy w Europie. Przekazał ogromne ilości unikalnych informacji z samego źródła. To było ryzykowne zadanie. Kukliński to prawdziwy bohater. Jeśli Sowieci ruszą, Europa Środkowa przemieni się w atomową pustynię. Jednostki pierwszorzutowe ćwiczą jak zawsze wyłącznie działania ofensywne, a jednostki zaplecza frontu przygotowują logistykę zagrzebywania milionów ciał i radzenia sobie z innymi spustoszeniami, które będą skutkiem kontruderzenia z Zachodu. Pochodzące od pułkownika Kuklińskiego informacje, m.in. o składowaniu sowieckiej broni jądrowej na terenie Polski, wpływają na zmianę amerykańskiej doktryny wojennej. Radykalne zwiększenie liczby głowic atomowych po stronie NATO dezaktualizuje plany Sowietów, którzy nie mogąc zdecydować się na konfrontację w Europie, przystępują do realizacji awaryjnego planu, nakreślonego 20 lat wcześniej w tzw. raporcie lokomotywy. Wykonują ruch w Azji Środkowej, by otworzyć sobie drogę do Oceanu Indyjskiego. Afganistan nie był pomyłką. To była ostatnia próba przetrwania, żeby samemu przeżyć, a kapitalizm zadusić, żeby zniknąć, żeby obóz socjalistyczny rozprzestrzenił się na cały świat. O to chodziło. Ale jak się okazało, to wszystko był wyrzucony kapitał, który nie tylko nie przysporzył, mówiąc po rosyjsku, zysku, ale nawet przyniósł negatywne skutki dla Związku Sowieckiego. No, w opinii współczesnych geopolityków rosyjskich Związek Radziecki roztrwonił swój potencjał geopolityczny w pogoni za mirażami światowego przywództwa. Po co nam była ekspansja w kierunku Indii? Po co nam była Nikaragua? Lepiej należało się skupić na Europie Środkowo-Wschodniej, czyli na Polsce i tym regionie, i umacniać tutaj pozycję Związku Sowieckiego. Wystarczyło rzucić okiem na Breżniewa i jego otoczenie, żeby wiedzieć, że no to są już bardzo starsi ludzie i co dalej robić. Uważajmy, towarzyszy. Szczerze mówiąc, po wylewie on powinien był odejść. Dlatego, że miał już problemy o charakterze umysłowym i fizycznym. I sam byłem świadkiem, kiedy w obecności Gromyki i Ustinowa Breżniew mówił: koledzy, jestem zmęczony, pozwólcie mi odejść. Jest mi ciężko.
Ja utram jedwa wstaję. Ledwie rano wstaję. To się nada czytać bumagi. A tu jeszcze trzeba czytać papiery i tak dalej. Odpowiadali mu. Lonia, niczego. Lonia, nie przejmuj się. My wszystko zrobimy. Tylko ciebie naród lubi. Ciebie naród kocha. Czyli po prostu oni go tak trzymali. Najlepiej poinformowaną osobą w kierownictwie sowieckim był Andropow, szef KGB. Andropow przewidywał, że ten kryzys systemu związany przede wszystkim z niewydolnością finansową, gospodarczą, która wynika wprost z wyścigu zbrojeń, że ten kryzys musi doprowadzić do pewnych zmian politycznych. Dobry gospodarz, dobry polityk się przygotuje do wszystkiego. I Andropow przygotowywał sobie kadry. Jurij Andropow, wieloletni zwierzchnik tajnej policji KGB, patronuje karierze m.in. młodszego sekretarza partii Michaiła Gorbaczowa, którego już w latach 70. sprowadza z prowincji do pracy w Moskiewskim Komitecie Centralnym. W systemie totalitarnym, po wyeliminowaniu wolnej konkurencji rynkowej, jej zastępczą protezą może stać się rywalizacja między różnymi klanami w przywództwie. A tam, gdzie centralne planowanie podporządkowane jest partyjnej ideologii, jedyną enklawą nieszablonowego myślenia paradoksalnie mogą okazać się tajne służby. Jak dziś wiadomo z pewnością, w sowieckim KGB w latach 70. opracowywane były warianty ideologii alternatywnej. Było jasne, że ideologia komunistyczna już nikogo nie uskrzydla. Więc myśleli o jakimś rosyjskim nacjonalizmie, neo-Eurazji, o imperialnym modelu geopolitycznym itd. Niewątpliwie, wszystko to było. W dokumentach Politbiura czytam, że mowa była o głasnostwie kontrolowanej jawności już w 78-79 roku, o konieczności radykalnych zmian w 79-80 roku, ponieważ kryzys w Polsce pokazał im, że nie są w stanie uratować tego systemu w istniejącej formie. Polska z jej największą gospodarką i największą posowieckiej armią Układu Warszawskiego po raz kolejny odegrać ma rolę laboratorium transformacji ustrojowej. Warszawa zaciągnęła w zachodnich bankach długi, których nie będzie w stanie spłacić. 30 lat po zakończeniu II wojny światowej komuniści wprowadzają reglamentację towarów żywnościowych, na początek cukru. Pierwszy sekretarz Gierek, wyniesiony na fali poprzedniego kryzysu kontrolowanego, zostanie odsunięty od władzy tą samą metodą przez swoich konkurentów z resortów siłowych, mających oczywiście w tej sprawie zielone światło z Moskwy. Polska w sposób naturalny staje się z jednej strony poligonem doświadczalnym dla służb sowieckich, a z drugiej terenem intensywnej penetracji służb Zachodu. Polska była dla nas zawsze najlepszym miejscem do pracy za żelazną kurtyną. W Rosji ciężko było działać, a w Polsce przynajmniej byli jacyś ludzie do pomocy. Chrześcijanie, mieli krewnych w Stanach, etc. I było Radio Wolna Europa, które nadawało audycje do Polski. Reżimy komunistyczne Układu Warszawskiego bardziej bały się Radia Wolna Europa, Radia Swoboda i Głosu Ameryki niż czegokolwiek innego. Te programy radiowe były jedyną metodą, jaką Zachód mógł przekazywać nieprzefiltrowane informacje i wpływać na opinię szerokiej publiczności w bloku sowieckim. Tu rozgłośnia Polska, Radia Wolna Europa. Pomimo, że władze komunistyczne starały się zagłuszać te transmisje, nigdy nie udało im się to całkowicie. Więc nawet jeśli sam nie dosłyszałeś czegoś w swoim radioodbiorniku, to ktoś 3-4 domy dalej mógł ci potem opowiedzieć. Wczoraj wieczorem słyszałem w głosie Ameryki to i tamto. Więc to miejsce było gotowe do współpracy. I Polacy zachowali swoje chrześcijaństwo.
To dlatego Ojciec Święty był w tym wszystkim tak strategicznie istotną postacią. Kiedy papież Jan Paweł przybył do Polski i powiedział, nie lękajcie się, to o to tak naprawdę chodziło w tej walce. Kiedy ludzie w Polsce przychodzili na mszę, to jakby mówili, wierzę, że istnieje władza wyższa niż samozwańczy bogowie w panteonach Warszawy i Moskwy. Wybór arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły na papieża był komplikacją, którą Kreml będzie się starał wyeliminować z wykorzystaniem bułgarskiego KGB i tureckich terrorystów jako podwykonawców. Tymczasem jednak patriotyczny ruch w Polsce zdąży nabrać dynamiki, do której zahamowania władza komunistyczna będzie musiała użyć aż czołgów. Mimo że w kierownictwie Solidarności uplasowano całą plejadę agentów różnych służb z Lechem Wałęsą, tajnym współpracownikiem pseudonim Bolek na czele, sytuacja wymyka się komunistom spod kontroli. Bez wątpienia iskrą zapalną, która zapoczątkowała upadek systemu komunistycznego, było powstanie Solidarności. To nie była arystokracja czy jakaś dawna burżuazja, ale robotnicy, stoczniowcy. Rząd miał być rządem proletariuszy, rządem ludzi pracy, co jasno pokazywało, że to po prostu tylko propagandowa bójda. I teraz na Kremlu oni rozumieją, że są w głębokim kryzysie. Polska była dla nich centralnym krajem we wschodniej Europie, więc jeśli nie mogą ustabilizować Polski, to niczego nie mogą. Jeśli Polska odpadnie, to wszystko się rozsypie. Cały Układ Warszawski. Obecnie proszę o śpiewanie międzynarodówki. Do rozprawy z Solidarnością Sowieci użyją ostatniej struktury, na której mogą w pełni polegać. Na czele Ludowego Wojska Polskiego stoi ich sprawdzony agent. Generał Wojciech Jaruzelski, wychowanek sowieckiej szkoły komunistycznych Janczarów, jeszcze w latach 40. zwerbowany przez tzw. informację wojskową, to jest polskojęzyczne GRU. Jaruzelski liczy teraz na bezpośredni udział Armii Czerwonej w pacyfikacji Polski. Osobiście prosi o to marszałka Kulikowa. Kreml jednak stanowczo wyklucza inwazję. Jeszcze niedawno członkowie Politbiura rozważali odwołanie olimpiady w Moskwie jako zbyt kosztownej. Tym bardziej nie stać ich na okupację Polski. Nie widać też końca wojny w Afganistanie. Wobec Polski wystarczyć więc musi wyrafinowana gra dezinformacyjna. Sowieci będą straszyć inwazją, wiedząc najlepiej, że Jaruzelski sam ma wykonać zadanie. Mieli więc Jaruzelskiego, który najwyraźniej był sprawdzonym agentem. I zadziałał w interesie Moskwy. Jaruzelski spełnia oczekiwania Moskwy. Solidarność zostaje zdelegalizowana, a jej działacze internowani. Stan wojenny przyniesie liczne ofiary pacyfikacji i skrytobójczych mordów. Setki tysięcy Polaków wypchnie na emigrację, ale nie powstrzyma upadku socjalistycznej gospodarki. Polski kryzys był przede wszystkim dla nich dowodem, że jest to kryzys ogólny. Oni nagle zrozumieli, że nie są w stanie wykupić Polski z długów. Nie byli w stanie dać Polsce czegokolwiek, żeby ją ustabilizować. W książce daję przykłady protokołów Politbiura, kiedy Jaruzelski pyta Moskwę o określone towary, surowce na okres stanu wojennego, żeby jakoś zamknąć ludziom gębę. I między innymi prosi o 30 tysięcy ton mięsa. Dlatego, że z powodu mięsa zaczął się cały kryzys w 80 roku. I teraz Moskwa usiłuje zaopatrzyć Jaruzelskiego w 30 tysięcy ton mięsa. I nie może. Każde posiedzenie Politbiura zaczyna się od pytania. Co tam z polskim mięsem? Pyta Breżniew. Gorbaczow, który wtedy był sekretarzem KC do spraw rolnictwa, wyjaśnia. Leonidzie Iliczu, wasza dyrektywa została rozesłana do wszystkich obwodowych komitetów. Wszędzie z wielkim entuzjazmem odniesiono się do waszego rozporządzenia. Staramy się, pracujemy. A Breżniew na to. No to pięknie. A mięso jest? Mięsa nie ma. I każde Politbiuro wraca do kwestii polskiego mięsa. Ale system wyprodukować 30 tysięcy ton mięsa nie jest w stanie. Z
stan wojenny w Polsce oznacza przywrócenie pełnej gotowości bojowej Układu Warszawskiego. Paradoksalnie, tak długo jak długo działała Solidarność, sowieccy marszałkowie nie mogli wydać rozkazu do marszu na zachód. Dopiero pacyfikacja bezpośredniego zaplecza przyszłego frontu otwiera na nowo tę perspektywę. Ryzyko wybuchu III wojny światowej nigdy nie było większe od czasów kryzysu kubańskiego. Ale po drugiej stronie wyrósł tymczasem nowy, trudny przeciwnik. Ronald Reagan wiedział na temat komunizmu i Związku Sowieckiego prawdopodobnie więcej niż jakikolwiek inny prezydent. Nie miał żadnych złudzeń co do niegodziwości stosowanych tam metod. Jedną z najważniejszych broni, jakich używał w tej wojnie, były słowa prawdy na temat natury systemu sowieckiego. To był cały plan strategiczny, który zawierał elementy gry dyplomatycznej i propagandowej. Sabotaż, dywersja, zawierał dosłownie wszystko. W tym niezwykle istotny był pokaz siły militarnej, który przeraził Sowietów. Flota 600 okrętów. Gdy Reagan dochodził do władzy, marynarka wojenna Stanów Zjednoczonych miała 283 jednostki, nie licząc łodzi podwodnych. 2,5 roku później mieliśmy ich 600. I Sowieci pytali, jak oni to zrobili, to niemożliwe. I tym jest Kreml szczerze zaniepokojony. W roku 82 marszałek Nikołaj Ogarkow razem z Breżniewem mówią o tym, że to jest wstęp do wojny Zachodu ze Związkiem Sowieckim. No i w związku z tym służby sowieckie, KGB i GRU, przystępują do realizacji wspólnej operacji o kryptonimie RIAN, której celem jest rozpoznanie wojennych planów Paktu Północnoatlantyckiego. RIAN. Rakietna jadierna napadzenie, czyli atak rakietowo-jądrowy, taki kryptonim, oraz bezprecedensowy fakt podjęcia operacji wywiadowczej jednocześnie przez obie tajne służby sowieckie, świadczy o powadze sytuacji. Kreml najwyraźniej sądzi innych według siebie. Przekonani o realności zagrożenia ze strony Zachodu, Sowieci sami szykują się do ataku. To ostatni moment, w którym nawałą konwencjonalnego uzbrojenia mogą rozstrzygnąć na swoją korzyść wojnę w Europie, albo przynajmniej, osiągając linię Renu czy Sekwany, zapewnić sobie lepszą pozycję negocjacyjną. Sowieckim marszałkom daje jednak do myślenia spektakularna porażka na Bliskim Wschodzie. Tocząca się tam wojna izraelsko-syryjska jest dla obu stron testem poligonowym III wojny światowej. Punktem zwrotnym okazuje się pogrom w Dolinie Beka, gdzie masy sprzętu sowieckiej produkcji ulegają zniszczeniu w starciu z amerykańską technologią. Amerykańska technologia była bardzo zaawansowana. CIA zainstalowała kamerę na satelicie. I to była pierwsza cyfrowa kamera kiedykolwiek użyta. Możesz zrobić zdjęcie Warszawy i masz je w parę sekund tu w Waszyngtonie. I to było w latach 70. Pamiętam, że umieściliśmy sensor naziemny w Moskwie. I ten sensor był w stanie zebrać dane, które mogliśmy odczytać poprzez satelitę. I Rosjanie w końcu to wykryli. Po latach rozmawiałem z jednym KGB-stą. Był dumny, że go znaleźli. Na co ja odparłem. Zawsze mamy dla was jedną fałszywkę do znalezienia, ale pozostałych 8 wciąż działa. Jeśli się kiedykolwiek Zachód czegokolwiek nauczył i wyciągnął konsekwencje z tej analizy polityki dezinformacyjnej Związku Sowieckiego, to w okresie prezydentury Reagana. I można chyba śmiało nazwać też operacją dezinformacyjną to, co rzucił publicznie Ronald Reagan, mówiąc o tym, co przeszło do historii pod nazwą skrótem SDI. Pozwólcie, że podzielę się z wami wizją, która budzi nadzieję. A gdyby tak wolni ludzie mogli żyć w pokoju, mając świadomość, że ich bezpieczeństwo nie jest uzależnione od groźby natychmiastowego odwetu na atak sowiecki, ale że możemy przechwycić i zniszczyć sowieckie pociski balistyczne, zanim uderzą w nas lub naszych sojuszników. SDI, czyli tak zwane Gwiezdne Wojny. Sowieci byli śmiertelnie przerażeni. Nie wykluczali, że to dezinformacja, ale nie mogli mieć pewności, więc mówili, ci ludzie mogą to zrobić, jeśli zechcą, więc musimy zakładać, że to realne. Nowy szef CIA, Bill Casey i prezydent Reagan byli ze sobą bardzo blisko związani od czasów II wojny światowej.
Casey był niezaprzeczalnie najlepszym szefem amerykańskiego wywiadu drugiej połowy XX wieku. Administracja Reagana dalej wspierała działania Solidarności i innych organizacji w krajach Europy Wschodniej. I działo się to przy aktywnym udziale i wsparciu Kościoła katolickiego. Szef amerykańskiej służby wywiadowczej CIA, Bill Casey, w imieniu prezydenta Reagana rozmawia z papieżem Janem Pawłem II, który gwarantuje realną pomoc w walce z Imperium Zła. Poprzez kanały kontaktowe i bazy lokalowe Kościoła w Polsce, amerykańskie fundusze i sprzęt poligraficzny docierają do podziemnej Solidarności. Casey jedzie również do Jerozolimy, gdzie szefowie izraelskich służb obiecują rozbudować na użytek CIA siatki żydowskiego wywiadu w Europie Środkowej ze szczególnym uwzględnieniem Polski. A więc Reagan, Watykan, do pewnego stopnia Margaret Thatcher, a potem angażowanie Sowietów i uderzanie ich tam, gdzie naprawdę boli, w Afganistanie. Wojna bez perspektyw trwała długo. Dopiero kiedy Amerykanie dali Afgańczykom Stingery, oni zaczęli zestrzeliwać sowieckie śmigłowce. I wtedy ta ostatnia nadzieja upadła. Wszystko się załamało. Wszczęli śledztwo. Centralny Komitet zamówił cały szereg raportów. O stanie gospodarki, o stanie zaopatrzenia, o liczbie strajków w Związku Sowieckim. Nagle się okazuje, że liczba strajków jest nie mniejsza niż w Polsce, tylko one były nieskoordynowane. Brakuje chleba. Dobrze Polakom buntować się z powodu mięsa. W Rosji chleba nie ma. Czas płynie, a żreć nie ma czego. I od tego momentu zaczynają szykować pierestrojkę. Chcieli otworzyć nowe okno możliwości ekonomicznych ze względu na kryzys w zmilitaryzowanej gospodarce, który był główną przyczyną całej ich kryzysowej sytuacji. W istocie sowiecki zbieg Anatolij Golicyn w swojej nadzwyczajnej książce Nowe kłamstwa zamiast starych już w 1982-83 roku przewidywał, że Sowieci coś takiego zrobią w ramach gry pozorów. Anatolij Golicyn, pułkownik KGB, który przeszedł na stronę Zachodu, już w pierwszej połowie lat 80. przewidywał. Komunistyczne reżimy rozpoczną tak zwaną liberalizację poprzez ustępstwa w zakresie praw człowieka, takie jak ułatwienie emigracji, amnestie dla dysydentów czy usunięcie muru berlińskiego. Należy się spodziewać, że sowieccy agenci wpływu staną się wówczas jeszcze aktywniejsi, a z drugiej strony te kosmetyczne zabiegi zostaną najprawdopodobniej odczytane na Zachodzie jako rzeczywiste przemiany. Przypuszczalnie w tym czasie będzie się głośno manifestować fikcyjna walka o przywództwo w sowieckim politbiurze. Nie można wykluczyć, że na następnym zjeździe partii, czy nawet wcześniej, Andropow zostanie na przykład zastąpiony przez jakiegoś młodszego przywódcę o bardziej liberalnym wizerunku. Dobrze pamiętam pogrzeb Breżniewa. Oglądaliśmy go w telewizji i mieliśmy odczucie, że to wszystko się kończy. Że ten reżim odchodzi. I kiedy urwały się sznury, które trzymały trumnę i trumna upadła, to był taki znak, że stare sowieckie kończy się na zawsze. Ale co teraz nastąpi? Kiedy Andropow stanął na czele Komitetu Centralnego, to właściwie już nie był zdolny do życia. Rano zawozili go do szpitala, gdzie był taki ogromny aparat, sztuczna nerka. I cały dzień był podłączony do tej nerki. Praktycznie już się do niczego nie nadawał. Najpierw Andropow, potem Czernienko. Jeden po drugim oni umierali i mówiło się na to wyścigi na lawetach, dlatego że trumny pierwszych sekretarzy i głów państwa wozili na lawetach na Plac Czerwony pod mur kremlowski. No i potem Gorbaczow. Oficjalnie nikt o tym nie pisze, nie mówi. A to jeszcze Jurij Andropow zaproponował Gorbaczowa. Inna sprawa, że nie było wyboru. Pozostali byli starzy.
Wybrali go, aby coś z tym zrobił, jako człowieka ambitnego, człowieka, który jeszcze pożyje, jak uważali ci starcy, którzy go wybierali. Jego już wcześniej przygotowali. On dobrze wie, co ma robić. On nie wymyślił pierestrojki. Dostał teczki z opracowaniami. Co robić, kiedy robić, jak robić. I kiedy Politbiuro dokonuje wyboru, jest protokół, jak go wybierali generalnym sekretarzem, to nie było żadnych sprzeciwów, ani jednego głosu przeciw, żadnego. Oni wszyscy doskonale rozumieją, dlaczego mianuje się Gorbaczowa. Dlatego, że jest młody, mało znany na Zachodzie, można go rozkręcić, można go ułożyć jak wygodnie. On ma łatwość kontaktu z ludźmi, dobrze wygląda w telewizji. Oni doskonale rozumieją, po co im Gorbaczow. I on też to rozumie. Także to nie jego idea. On nie był mózgiem. On nie wymyślił pierestrojki. To było opracowane jeszcze przed nim. Pierestrojka. Miała to być restrukturyzacja ekonomiczna na ćwierć gwizdka, czyli taka nowa forma NEP-u, naśladowanie Lenina i Chruszczowa. Liberalizacja, gdzie były pewne elementy uwolnienia ekonomicznego kraju. Gorbaczow i spółka próbowali wielu różnych typów reform. Próbował kampanii antyalkoholowej, próbował przywrócić dyscyplinę pracy w stalinowskim stylu, włącznie z różnymi formami zbiorowej odpowiedzialności. Próbował dzierżawy ziemi jako rodzaju substytutu własności. Prowadził retoryczną dyskusję o decentralizacji, ale ostatecznie zdecentralizował nie więcej niż Chruszczow. Oczywiście to były naiwne kroki. Jeśli pamiętacie, były wtedy etapy przyspieszenia, komputeryzacji, wszystkie te rzeczy, które rzecz jasna nie mogły niczego zmienić same z siebie. Szanowni towarzysze delegaci, pierestrojka głęboko odmieniła moralno-polityczny klimat w państwie. I to zaczęło się powoli wymykać z rąk. Bo młodzi ludzie, którzy nie mieli bezpośredniej pamięci terroru, mówili tak. Generalny sekretarz Gorbaczow powiedział, że ma być lepiej, że pierestrojka ma tutaj nam rzeczy załatwić, na przykład ciepłe prysznice. To przestraszyło średni, wyższy aparat. Oni dobrze wiedzieli, że jakiekolwiek reformy im zagrażają, w związku z tym zaczęli sabotować. I w tym momencie Gorbaczow wprowadził glasność, czyli otwartość. Mianowicie zachęcał do denuncjacji. Mówił tak. Towarzysze, rozmawiajmy o tematach trudnych, szczególnie o tych, którzy sabotują ustalenia plenum. Więc na masówkach, w fabrykach kadrowi zachęcali młodych robotników do krytykowania aparatu. A proszę pamiętać, że kadrowi to byli KGB. I tak Gorbaczow, stosując metody leninowsko-marksistowsko-stalinowskie denuncjacji, wypuścił dżina z butelki. Wyzwolenie człowieka było, jak sądzę, najważniejszym osiągnięciem i sensem pierestrojki. Wyzwolenie, którego oczywiście KGBiści nie stawiali sobie za cel. Oni traktowali naród instrumentalnie. Ich celem była przebudowa już nie nadającego się do życia państwa komunistycznego w państwo nacjonalistyczne, z byłą partyjną, a faktycznie ich kagiebowską elitą na czele. Jednakże nie zdołali tego dokonać bez jednoczesnego uwolnienia społeczeństwa. Nic z tego nie zadziałało. I ostatecznie zdecydowali, że potrzebują pomocy finansowej z Zachodu. Jak 30 lat wcześniej jego poprzednik Chruszczow, tak teraz Gorbaczow musi wyruszyć na Zachód po nowe kredyty na podtrzymanie Związku Sowieckiego. Sowieci nie mogą liczyć na łatwe ustępstwa ze strony administracji Reagana, ale jak zawsze stawiają na nieograniczoną naiwność opinii publicznej Zachodu. Przy pełnej mobilizacji agentury wpływu w mediach i na uniwersytetach wybucha Gorbimania. Ten facet jest po prostu geniuszem PR-u. Musieli stworzyć wrażenie i u siebie w kraju i za granicą, że to jest tak radykalna zmiana, że już bardziej radykalnej być nie może. Tu, na Zachodzie, oczywiście miał dobre przyjęcie. Gorbaczowa tu bardzo kochali. Bardzo kochali.
on przyszedł. Przyszedł, jego zadaniem było wystąpić jako główny opozycjonista. To zadziwiające. Głowa mocarstwa atomowego, władca absolutny, jednocześnie przedstawia się jako główny opozycjonista. Ta zdolność sowieckiej propagandy, by tak postawić sprawę, to jest wstrząsające. I udało im się osiągnąć ten efekt. Od razu go pokochali za to, że jest taki zachodni. Wcześniej była żona Breżniewa, której nigdy nie pokazywali. Ona była taka grubiutka. I nagle pojawia się Raisa Gorbaczow, elegancka dama. Mamy komunizm, stoją kilometrowe kolejki, nie ma co jeść. I w tym czasie pojawia się Raisa i mówi: wszyscy jesteśmy równi. Oto Pierre Cardin, a to Versace. Zamknęli dla niej sklep Graf. Ona kupuje brylanty i ma kartę American Express. Oczywiście na Zachodzie to się podoba. Ach, jakaż ona zachodnia. Było w to zaangażowane całe państwo, cała ich agentura w całym świecie. To była ogromna, kolosalna dezinformacja. Oni wymyślili tę ideę, że w politbiurze są jastrzębie i gołębie, reformatorzy i reakcjoniści. I trzeba ratować Gorbaczowa. Cały świat ratował Gorbaczowa. Przed kim? Przed samym sobą? Totalny nonsens. Po prostu baśnie Tysiąca Jednej Nocy. Ale nie. Oni w to wierzyli. Cała zachodnia polityka w okresie pierestrojki była jednostronna. Tylko podtrzymywać Gorbaczowa, bezkrytycznie go wspierać. Znów to klasyczne rosyjskie podejście. Chcieli być teraz przyjaciółmi. Mieliśmy wymieniać się naukowcami i studentami, spotykać się i serdecznie zaprzyjaźniać. A po co to wszystko? Pierestrojka i głasność były podstępem. Mieli zamiar wykorzystywać wymianę naukową, by kraść zachodnie technologie. Przede wszystkim komputery, oprogramowanie, urządzenia i technologie komunikacyjne. Transfer? Legalny. Kupę licencji jest drogi. Tańsze oczywiście jest kradzież. To jest zrozumiałe. Czyli tu były metody, czyli kradzież myśli technicznej to było... To była jakby ciągłością od końca lat 20. Nie mieli żadnej nadziei na zrobienie tego samemu. Nie mogli się z nami równać. Swoją drogą, w Związku Sowieckim nikt nie mógł mieć komputera bez pozwolenia KGB. A w Ameryce każdy dzieciak miał po 2-3 komputery w swoim pokoju. Wywiad zagraniczny sowiecki odgrywał dużą rolę w pozyskiwaniu tych ważnych technologii. Na pewno znacie tę historię. Rosyjski pułkownik Wietrow wydał sekrety KGB Francuzom. I francuski prezydent Mitterrand powiedział Reaganowi o tym, że oni przyjeżdżają na Zachód kraść nasze komputery. I dzięki temu byliśmy w stanie odwrócić tę sytuację i użyć podstępu przeciwko nim. Nie zatrzymujmy ich operacji. Pozwólmy im kraść dalej. Znaliśmy ich agentów, a przynajmniej większość z nich. Zaczęliśmy im ułatwiać dostęp do planów, schematów i gotowych części. Ale wszystkie były z jakimś błędem, jakimś defektem. Szpieg wracał i chwalił się. Patrzcie, co zdobyłem. Na co inżynierowie cieszyli się. Świetnie, świetnie. Po czym to budowali i zaczynali się wściekać na siebie. Zrobiliście to źle, nie działa jak należy. Amerykanie zawsze robią to dobrze, więc jeśli coś jest nie tak, to przez twoją głupotę. I to działało jak marzenie. Bo nawet gdy w końcu odkryli, co jest grane, a prędzej czy później musieli się połapać, to i tak nigdy nie byli pewni, czy to, co dostają, to prawdziwe plany, czy nie. Wygląda na to, że tak pozyskane komputery nie zawsze działały prawidłowo. Nie wiemy tego na pewno, ale zdaje się, że niektóre z tych procesorów trafiły do systemu czujników kontrolujących ciśnienie w gazociągach. Dużych gazociągach. Najwyraźniej jeden z komputerów źle odczytał ciśnienie i cały odcinek gazociągu wybuchł. Był ogromny pożar. Można go było zobaczyć z kosmosu. Związek Radziecki przegrał zimną wojnę na polu nowoczesnych technologii. Przyznali to zresztą sami Rosjanie. Pierwszym ciosem był kserograf. Drugim ciosem był komputer osobisty. Do ery internetu Związek Radziecki już nie dotrwał.
Awaria elektrowni atomowej w Czarnobylu, której tragiczne skutki Moskwa stara się nieudolnie tuszować przed światem, to spektakularna manifestacja niewydolności i ostateczna kompromitacja systemu. Skoro zawodzą procedury i odmawia posłuszeństwa infrastruktura nawet w resortach o tak strategicznym znaczeniu, to koniec. Sowieci tracą resztki wiarygodności i pola manewru. Nie da się w nieskończoność przedłużać pozorów pierestrojki i dezinformacji głasności. Ostateczne ciosy zadają Amerykanie na polu finansowym. Udało nam się przekonać kraje Europy Zachodniej i Japonii, by dawali im kredyty z rynkowym oprocentowaniem bez specjalnych zniżek. Bo jeśli na przykład Brazylia chciała pożyczyć pieniądze, to płaciła 9% odsetek. A jeśli Związek Sowiecki chciał pożyczyć, to płacił 5%. Więc skończyliśmy z tym. Ropa naftowa to znowuż inna historia. Związek Sowiecki zbankrutował, ponieważ rynek został zalany przez tańszą ropę z Arabii Saudyjskiej. Casey pojechał do Arabii i przekonał króla do odkręcenia kurków z ropą, po czym ceny spadły do 10, może 8 dolarów za baryłkę. I to spowodowało bankructwo Związku Sowieckiego. Socjalistyczny obóz tkwi w bagnie. I on сейчас вот так в болоте. Аж потонт. Так вот в болоте. I on tonie. I on tonie. Nie udało mu się zdobyć władzy nad światem. I tonie. Więc Gorbaczow spotyka się z Reaganem na Islandii i mówi: zrobię cokolwiek zechcesz, tylko zatrzymaj program Gwiezdnych Wojen. Zrobię wszystko. Wróćmy do pierestrojki, bądźmy znów przyjaciółmi. A Reagan popatrzył na niego i powiedział: nie. I Gorbaczow był skończony. Co chciał zrobić Gorbaczow? Gorbaczow chciał ocalić komunizm. Gorbaczow chciał uratować Związek Sowiecki. Gorbaczow chciał wzmocnić system socjalistyczny, a nie go zniszczyć. Tylko mu nie wyszło. A był to dokładnie moment, w którym Moskwa szczególnie potrzebowała intensyfikacji handlu między Zachodem a Związkiem Sowieckim, a także ze swoimi państwami satelickimi. Moskwa musiała zatem doprowadzić do powstania w Europie Wschodniej nowych rządów, które wyglądałyby znacznie bardziej obiecująco w oczach Zachodu. Aby osiągnąć ten cel, Sowieci uciekli się do nadzwyczajnych mistyfikacji. Anatolij Golicyn w książce Nowe kłamstwa zamiast starych, opublikowanej jeszcze w pierwszej połowie lat 80., przewidywał: tak zwana liberalizacja nie ograniczy się do Związku Sowieckiego, lecz obejmie swoim zasięgiem Europę Wschodnią, a przede wszystkim Polskę. Eksperyment z odnową w Polsce zostanie powtórzony. Wszystko wskazuje, że strategowie komunistyczni przewidują ponowne wprowadzenie Solidarności na scenę polityczną. Oraz prawdopodobnie planują utworzenie w Polsce na wpół demokratycznego rządu, pomyślanego jako koalicja partii komunistycznej, związków zawodowych i kościoła.